Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest tak zwany 360, także możecie się rozglądać dookoła, gdzie chcecie, po moim nowym nabytku. Gdzieś tam na Instagramie wczoraj pojawiła się informacja, że nabyłem tak zwany kreatowóz. I to jest właśnie ten kreatowóz. Ale jak chcecie, to Wam troszeczkę opowiem, o co tutaj w ogóle chodzi. Kupiłem po prostu auto. Auto kupiłem od wujka. Wujek ma je od praktycznie, można powiedzieć, no od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Fajnie, że mam tutaj chociaż realny przebieg, 300 parę tam tysięcy, mogę powiedzieć zresztą nawet ile tu jest. 347 tysięcy on ma przebiegu. Jest to Peugeot Expert pierwszej generacji, czyli to samo co Fiat, nie pamiętam jak się nazywał, i Citroen. Nie pamiętam jak się nazywał. Wersja wyposażenia jest bardzo bogata. Jest to wersja NKN, czyli nic kurwa nie ma. Bożeż ty chuju. Ponieważ tu nic nie ma. Ale jest jeden plus. Mam elektryczne szyby i właśnie muszę włączyć tą klimatyzację, bo jest gorąco. Z wypasów to tutaj jest elektrycznie sterowana szyba i centralny zamek? Nawet nawiew chyba tutaj już nie działa. Ogólnie powiem Wam, jaka jest historia i dlaczego kupiłem auto. Auto kupiłem, ponieważ historia jest taka, wujek nim jeździł przez 2 lata. Ja przez rok czasu nim jeździłem, ponieważ tam jeździłem nim przez rok czasu. Więc auto ogólnie znam. Wiem, że było z nim dużo problemów i mówiłem wujkowi 3 lata temu, żeby sprzedał to auto, że nie opłaca się w nie pakować kasy. Jednak on postanowił zrobić inaczej i w tym aucie zrobił tak: regenerację turbiny, regenerację pompy wysokiego ciśnienia, regeneracja wszystkich wtryskiwaczy, sprzęgło plus dwumasa. To jest silnik 2.0 HD, jeżeli ktoś kojarzy tą jednostkę. 8-zaworowy, bo jest jeszcze 16-zaworowy, mniej znany. To jest ten zwykły 109-konny 16-zaworowy z 2002 roku. Co tutaj wujek jeszcze robił? No wszystkie oleje na bieżąco wymieniał. To wszystkie te naprawy, co ja mówię, to były w zeszłym roku robione, to co teraz wymieniłem. Plus jeszcze zawieszenie, plus amortyzatory i z tego co wiem jeszcze sprężyny chyba robił. Wydech był robiony 2 lata temu. Ogólnie jest mega doinwestowane to auto. I historia jest taka, że nagle jak jechał coś mu się stało. Raz jechał, zgasło mu auto, nie chciał odpalić, po minucie odpalił, zrobił 8000 km. Później historia się powtórzyła, drugi raz coś takiego się stało, przejechał 200 metrów, znowuż odpalił i później już w ogóle nie przejechał. Trafił do wujkowego mechanika. Wujek tam miał swoich mechaników, a mówiłem pojedź do Przemka. Przemuś, znacie go, live był nawet i tak dalej. Jest to naprawdę, to nie jest to, że to jest mój kolega i ja go zachwalam. On jest naprawdę, on plus Piotrek tam też pracuje. Oni są naprawdę mega uczciwi i mega ogarnięci ludzie. Dlatego no, mniejsza o to. Wujek tam zawoził do swoich. Co oni porobili? Popruli trochę instalacji, wyciągnęli im. To jest w sumie alarm akurat chyba. Tak, to jest alarm jakiś, wiązka od alarmu. Całą elektrykę przepruli, nie wiedzieli co się dzieje, kombinowali, odpalali na plaka ogólnie pali. 2 miesiące stało auto, nie ogarnęli co jest grane. Co? Wujek już w tym czasie kupił sobie drugie auto. Tego ogólnie on nigdy nie chciał sprzedawać, bo tak niedużo zainwestował kasy, że stwierdził, że będzie nim jeździł do oporu. Bo blacharsko, nie licząc tego, że on jest na przykład lekko obtłuczony czy coś, ale blacharsko, jeżeli chodzi na przykład o jakieś progi czy coś, on nic nie gnie. On jest zdrowy i pod tym względem jest naprawdę wszystko ok. Więc wujek zawiózł go w końcu do salonu do Peugeota. I co nastąpiło w salonie Peugeota? W salonie Peugeota stwierdzili, że muszą zobaczyć, no, czy paliwo dochodzi, no bo coś jest problemem, że chyba paliwo w końcu nie dochodzi, tak? Geniusze wyjęli pompę wysokiego ciśnienia z tego autka, która była regenerowana jakieś kilometrażowo, to będzie, nie wiem, z 5000 km wcześniej. Wyjęli tą pompę, powiedzieli, że muszą założyć swoją pompę i zobaczą, czy wtedy odpali, bo prawdopodobnie nie dochodzi paliwo. Ok, założyli swoją pompę, jednak ówcześnie powiedzieli, że jest tak strasznie zasyfione coś paliwo, coś jest strasznie dużo syfu w tym paliwie, więc muszą dać swój filtr paliwa. Wiecie co, to już mi się zaświeciła lampka, jak ja to usłyszałem, że co? Jesteśmy zgubieni! Jeżeli jest zasyfione, to pierwszy trzeba sprawdzić paliwo, wylać je, wyczyścić bak i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i ogólnie tam, no i dobra, na razie nie będę spoilerował.
No i oczywiście sprawdzili, podpięli nową pompę swoją, na nowej pompie również nie odpalił samochód, na plaku nadal odpalał, więc stwierdzili, że oni nie będą się w to bawili, oni mogą wymienić cały układ dopływowy paliwa od baku do samego silnika i taka impreza będzie kosztowała tam ileś tysięcy złotych. No to wujek zabrał ten samochód, instalacje poprzednie warsztat sprawdzał całą instalację, więc ona tam jest ogólnie rozpruta i rozwalona, będą musiał to wszystko poskładać, jakieś kable nawet pourywane są. I tam jest na ten moment pompa założona, rozrząd, myślę, że no chyba ustawili na znaki, nie tak na pałę założyli ten rozrząd, bo tam jest pompa na rozrządzie. No i wujek powiedział, że on ma już dość tego auta, bo ogólnie miał dużo z nim przebojów i tak dalej i stwierdził, że chce go wywalić na złom. Zadzwonił do mnie, bo ja tam mam znajomych i ile on za niego dostanie. Więc ja mu od razu powiedziałem, wujek, 500 mogę ci dać, ja go zabieram, biorę kłopoty na siebie. Wujkowi to było na rękę. Więc nabyłem to auto za 500 zł i sobie tak przekalkulowałem, pojechałem z Przemkiem i tak dalej. Przemek trochę jak zobaczył to, co tam jest, jaka tam jest instalacja rozpruta i tak dalej, to powiedział, żeby nie brać, żeby go na złom wywalić, ale przeanalizowałem to i ogólnie auto, te silniki 2.0 HDI w serii PSA, te 109-konne są naprawdę bardzo wdzięcznymi silnikami i ogólnie się nie psują. Wiem, że to auto było dbane, wiem, że wujek na przykład oleje wszystko wymieniał na bieżąco, bardzo na bieżąco, bo olej w silniku C8 góra 10 tysięcy był wymieniany. Po prostu jest problem z dopływem paliwa. Pojechaliśmy z Przemkiem, wziąłem to auto na warsztat. Pomyślałem, że wczoraj tam i tak spędziłem prawie cały dzień na warsztacie, bo tam coś pomagałem chłopakom. Stwierdziłem, że wezmę filtr paliwa. Zobaczymy, co się dzieje w filtrze paliwa. Mimo, że tam jest wymieniony filtr paliwa, no to może coś się okaże. Rozkręciliśmy z Piotrkiem filtr paliwa. No i mi troszeczkę ręce opadły, bo to było moje założenie, że jeżeli coś takiego będzie, to ja jednak go sprzedam na części, czyli na przykład wyjmę turbinę, wyjmę jakieś inne rzeczy, no i to można sprzedać i na minus na pewno nie wyjdę, ale będę chciał go jednak chyba robić. Co się okazało, moi drodzy? W filtrze paliwa było od groma opiłków, a zaznaczam, że oni powiedzieli, że stary filtr paliwa był bardziej zasyfiony, a to jest nowy, kilkukrotnie odpalane było na nim. Jest zasyfiony, ale to nie jest brud jakiś, to są opiłki. Opiłki z czego? Najprawdopodobniej, moim zdaniem, na 95% z pompy wysokiego ciśnienia. Tam jest taki nie jestem mechanikiem, więc nie znam tych fachowych nazw, tam jest taki mośród, takie coś, jak wiecie, jak wygląda pompa wysokiego ciśnienia. I tak jak w silniku Wankla jest takie coś, wiecie. I to prawdopodobnie po prostu na tych tulejach, na tym, to po prostu gdzieś coś było, jakieś lipne paliwo, jakieś miał może dużo kwasu, zaczęło tam się coś rozpuszczać, żreć i to się wytarło, poszedł syf. I tutaj jeszcze właśnie no, Piotrek i w sumie też Przemek na warsztacie trochę mnie pocieszają, mówią, że widzieli takie coś i wtryski potrafiły odżyć po tym. Moim zdaniem wtryski będą martwe z tego względu, że jeżeli oni założyli swoją pompę wysokiego ciśnienia nową w salonie Peugeota i na nowej pompie nie odpaliło, to albo w ogóle przyczyna jest gdzie indziej całkowicie, co moim zdaniem raczej jest to mała szansa, no albo po prostu wtryski już dostały i są do regeneracji. I wydaje mi się, że wtryski będą do regeneracji i pompa jest dopiero po regeneracji. 1000 zł za regenerację pompy wyjechał chyba w grudniu i ona przejechała, mówię, z 5000 km. No ale cóż, papieru na to chyba już nie ma, więc gwarancji na to nie ma. Nie wiem, na początek mogę, na pewno będę musiał wymyć cały bak. Czyli nie wiem, czy tutaj jest rewizja od góry. Może nawet zaraz zobaczę, bo teraz akurat nagrywam ten materiał, bo mi się inny film renderuje na główny kanał i stwierdziłem, że chwilę z wami porozmawiam, a nie chciałem na live, bo zaraz zasięgi, będzie problem i tak dalej. Więc zaraz zobaczę, czy jest rewizja gdzieś tutaj do baku, czy da się od góry dostać. Jeżeli tak, to byłoby bardzo fajnie, bo jeżeli nie, no to u siebie kanał mam zawalony. Tym bardziej, że łódź mam w garażu, więc ze swojego kanału nie skorzystam. Wtedy już u Przemka musiałbym to robić, czyli wyciągać bak, żeby zrzucić bak muszę zrzucić wydech, no bo no trzeba, tak? No i dopiero czyszczenie baku, no bo trzeba zacząć od podstaw, wyczyścić bak. I tutaj na pierwszy rzut zrobimy emulację pompy wysokiego ciśnienia. Zobaczymy, czy ona w ogóle żyje. Moim zdaniem ona będzie raczej martwa. Więc będzie koszt zakupu pompy. Nie wiem, czy ją będę dawał do regeneracji, bo jeżeli wujek zapłacił 1000 zł za regenerację i ona się tak rozsypała gdzieś we Wrocku, to robił, to chyba albo wolę samemu kupić ten zestaw naprawczy, bo to będzie raczej ten, nie wiem, ten czpień, ten tłok taki znaczy to, no wiecie, o co chodzi. Nie wiem, czy to da się kupić do regeneracji. Jeżeli się nie da, to spróbuję kupić używaną. Zobaczymy, czy odpali na niej. Jeżeli się okaże, że pompę dam nową, układ będzie już ogólnie wyczyszczony, no to jeżeli dalej nie będzie palił, no to moja czarna zmora, czyli wtryskiwacze.
1200-1500 regeneracja. No chyba, że ktoś z Was ma znajomość, albo sam regeneruje i chce mi to zrobić po kosztach. Nie, no żartuję, wiem, że bardzo drogie są maszyny do regeneracji wtryskiwaczy i stąd się biorą te kosmiczne ceny. Więc sam się zastanawiam, czy byłbym skłonny regenerować je, czy może widziałem sprawdzane, rzekomo sprawdzane, za 600 zł wtryskiwacze są. Można kupić komplet 4 sztuk i może na początek bym zrobił coś takiego, żeby zobaczyć, czy on odpali. Wydaje mi się, że po tych zabiegach powinien odpalić, no bo no wiązkę muszę jeszcze tam naprawić elektryczną, bo chłopaki pocieli i zostawili tam rozpiernicz. I kolejna kwestia to będę musiał zobaczyć, jeżeli wtedy nie będzie odpalał, to może coś z... Nie brnijmy dalej, bo później też możemy iść w komputery w ustawie. Dobra, nieważne, mam nadzieję, że na tym się zakończy. I teraz czy mi się opłaca? Tak patrzyłem, cena rynkowa takiego złomka, no bo to jest taki złomek, no. Wujek w niego włożył w przeciągu 2 lat, nie wiem, 3-krotną wartość tego auto tak naprawdę. Jeżeli byłby sprawny, jestem w stanie go sprzedać za powiedzmy od 5 do 7, mi się wydaje, tysięcy na ten stan, jaki on posiada. Wiśnia dzwoni. Halo. No co, jest coś ten, bo ja teraz nagrywam. No ja wiem. No i zadzwonił Wiśnia i nawet nie pamiętam, na czym skończyłem Wam historię opowiadania. Ale dobra, bus. Bus zostanie prawdopodobnie, no mam nadzieję, że nic jeszcze mega grubszego nie wyskoczy. Tak jak mówię, słupek raczej działa, bo na plaka pali i chodzi. Więc albo zrobimy go na turbo plaka, że będę tutaj po prostu miał taki przycisk, będę taki odpalał plaki, które będą dochodziły bezpośrednio, tak będę nim jeździł. Albo naprawimy te wtryski, oczywiście z tymi plakami, taki głupi żart. Nie, no myślę, że go naprawimy tutaj ogólnie. Przemek Piotrek tutaj ogólnie w Legnicy, jakby ktoś chciał, mechanika pojazdowa, chyba Zdzisław Plugar to się nazywa, naprawdę moim zdaniem najbardziej ogarnięci i uczciwi ludzie w rejonie i wielu moich znajomych już tam do nich też jeździ, nawet po 100, no z Zielonej Góry jeden znajomy jeździ tutaj, drugi ze Zgorzelca, to jest po 100 km w sumie i są naprawdę zadowoleni, tutaj zmienili, zaczęli przyjeżdżać, więc no myślę, że z Przemkiem, jeszcze przy pomocy też Piotka, Przemka, ogarniemy to auto i powstanie z tego jakiś kreatobus. Miałem też taki pomysł, żeby go obkleić coś a la głupi głupszy na psa, później Wardęga, takie coś też obkleił, tylko że nie chciałbym, żeby to było takie, wiecie, zrzynanie, że znowuż psa jakiegoś obklejamy. Na wkrętarkę to raczej nie przejdzie, nie ten kształt. No co, na jakieś wielkie dildo to też będzie słaby pomysł, nie wiem. No bo go przemaluję na jakiś kreatobus, a to wiecie, tak przemaluję tak całkowicie na luzie, w sensie nie u lakiernika, coś, tylko zwykłym szprejem, panie. To mówię, to jest stare autko, to jest rok 2003, także to jest dziadzia. Więc odpalić go i niech sobie jeździ. W sumie przeliczyłem, że koszty podróży będą takie jak w Audi na gazie. Czyli okej jest. Audi na gazie spali mi 16-17 litrów, to mi spali powiedzmy, nie wiem, 7 litrów. Patrząc na cenę gazu, cenę ropy, jest całkiem ok. I jeszcze jedną opcję Wam miałem powiedzieć. Później miałem jeszcze taki pomysł, żeby go przerobić też na kampera. Pokazać Wam taki projekt chciałem zrobić. Ogólnie tutaj, że tak powiem, tu jest syf straszny, bo to auto przez 3 miesiące stało. Widzicie, co tu się dzieje. Zobaczcie. Odwróćcie sobie kamerę tutaj na tył, na przednią szybę. Jest mega brudno, więc to auto ogólnie nie jest też jakoś, mówię, zadbane. No do pracy służyło, ale no tutaj to, co widzicie, to jest jak pogorzelisko wygląda. Myślę, że sobie tam odnowię tam do jakiegoś tam stopnia takiego, wiecie, bez przesady też. No ale tak jak mówię, myślałem też, żeby zrobić kampera, ale to jest bez sensu, bo jak widzicie pewnie przez okno, tam mam przyczepę kempingową, więc przerabianie go na kampera mijałoby się raczej z celem. No nie, raczej nie miałoby to sensu. Przez chwilę miałem pomysł, żeby zrobić z niego food trucka. Jest moim zdaniem za mały i mało kebabu by tu weszło. Nie wiem, ogólnie jakieś takie pomysły mi chodzą, no ale miałem kiedyś tę czwórkę po lifcie busa, w sumie sprzedałem, bo nie jeździłem, ale w zasadzie też przemyślałem, że drugie auto to nie jest taki głupi pomysł, bo OC za to powinno mnie wyjść, nie wiem, jeżeli za 3 litrówkę płacę 900 zł, to za to może 600 zł wyjdzie mi OC, nie wiem, więc to też nie jest jeszcze jakoś tak grubo, więc zawsze się do czegoś przyda, czasami coś większego przewieźć. Kreatobusa, będę jeździł, sprzedawał w Kentarki Wam. Oczywiście żart. Chyba żart, no bo to nie miało raczej większego sensu. No raczej nie miałoby to większego sensu. Ale coś mogę wymyślić, coś oryginalnego. Nie wiem, muszę się z tym przespać, bo to dopiero od wczoraj to auto u mnie stoi. To była w zasadzie decyzja taka, biorę. Samo paliwo, jeżeli będzie brudne i się je oczyści, no to 40 litrów razy, nie wiem ile tam kosztuje. Nie wiem ile kosztuje paliwo teraz. 5 zł?
4 złote? Nie no, 4 złote to raczej chyba nie już. Nie wiem. Ja powiem wam, że ja po prostu tankuję i nie patrzę. A bak tak naprawdę to ja za, nie wiem, 2 razy do roku tankuję. Tam jest chyba 70 litrów wody. Więc 2 razy do roku zalewam do pełna i wolę nie patrzeć, idę płacić. No, w każdym razie zaprosiłem was do busa. O, jeszcze mam winietę do Czech. Ale już chyba nieważna z tego, co widzę. Do maja była. Dlaczego wujek nie kupił na rok? Nie wiem. Mrągowo. Także jak chcecie, to co? Jakieś projekty małe z tego czegoś, a będziemy naprawiali później. Jak później wam mogę pokazać, co tam wyszło. Chcecie, to mogę wam pokazać, jak tam pod silnikiem wygląda. Chodźcie jeszcze na chwilę, zobaczycie pod silnik. Gdzie tu jest to otwarcie? Gdzie jest ten dings? Tu? Yes. Nie przerażcie się tylko. Kurde, nie ma siłowników jedną ręką. Dobra, będę trzymał. Zobaczcie, tak to wygląda. Tu jest, nie wiem, czy mogę gdzieś tu kamerę położyć. Tu nie położę, czekajcie. No dobra, będę trzymał. Zobaczcie, tu jest coś, dojście do paliwa, gdzieś coś, tu jest jakiś kruciec. No jest trochę podpinany. No instalacja, jak widzicie, no jakiś kabelek sobie tutaj gdzieś wisi, ale tutaj po kolorze już doszedłem, że to jest od tego. No tu jest wszystko porozpinane. Nie wiem, tutaj w ogóle przy światłach jest jakieś kostki, nie wiem od czego one są, muszę instalację zobaczyć. Tu są jakieś kostki porozpinane, nie wiem w ogóle co to jest. Z drugiej strony też jest coś, no tutaj akurat przepływomierz wyciągałem, żebym sam pożyczyć wczoraj, żeby zacząć, bo tam coś jeszcze taki, jakiś problem MC ma. A tutaj jakieś kostki są porozpinane, nie wiem. Akumulator też był chyba ze 2 lata temu kupiony, więc też jest całkiem ok. 2? Czy? Tak, 2 lata temu kupiliśmy razem, w sumie ja go kupowałem. No więc myślę, że się opylało, chyba jednak to auto kupić. Tylko mówię, no będzie trzeba poskładać, no zaczniemy tą pompkę. Tutaj mamy właśnie ją na rozrządzie. Czy ona będzie działała? Tutaj mamy tą pompkę, o której mówię. Czy ona będzie działała, czy nie? No i wtryski jak coś. Jak widać, zobaczcie sobie gdzieś tam, bo ja teraz muszę głową trzymać. Zresztą wy widzicie, bo możecie dookoła popatrzeć, jak ja trzymam ten bagażnik. No wtryski są po regeneracji. Jeden był całkiem zajechany, a 3 były takie sobie. Wyszło to chyba 1200 zł za regenerację. No to mnie najbardziej będzie bolało. Te regeneracje, jeżeli coś. Bo cały czas się waham, czy jak coś to regenerować je, czy kupić używane. No. Mówię, nie chcę w to auto też płacić pieniędzy żadnych, no bo to ma być, wiecie, takie po prostu, żeby było. A, zobaczymy. Czas pokaże. A tak ten dziadyga wygląda. Tak jak mówiłem, on, widzicie, tu gdzieś porysowany czy coś. On jest ogólnie taki, no... Najważniejsze, że nie jest pognity, no. To, że on jest jakiś tam poobijany, poobtłuczany czy coś, to wiecie, nie jest, przynajmniej nie był. A, tutaj mu coś odpada. Nawet się nie przyglądałem temu, ale to jest jeszcze zdrowe wszystko. To jest do ogarnięcia temat. Tutaj jest dzwona miał małego, więc to będę musiał sobie naprawić, bo wujek tylko lampę wymienił. Tutaj te zaczepy, z tego co pamiętam, tak, tutaj podłaziła ta farba, więc to będzie trzeba naprawić. A tak jak mówiłem, jak na takiego staruszka, tutaj... A to kiedyś ja chyba niechcący. Tak jak mówiłem, jak na takiego dziadzia, zobaczcie, on jest całkiem dobry stan ma. Taki busik. O, a może gangbus. Także busik. Będzie kreatowus. A tymczasem, moi drodzy, jeżeli wam się filmik podobał, pamiętajcie zostawić łapkę w górę. Pod filmem macie takie fajne różne linki, zerknijcie sobie, jakieś nowe się pojawiają co jakiś czas. No i co, łapki w górę, komentarze piszcie, co wy uważacie, czy macie jakąś inną teorię, co mogło paść, chociaż te opiłki raczej są jednoznaczne, tak to się mówi, jednoznaczne, tak. Ale każdej teorii posłucham, a jeżeli ktoś z was regenerował taką pompę samemu, wysokiego ciśnienia, albo jego wujek regeneruje i na zakładzie może za 5 flach zregenerować wtryski, to dajcie znać. Trzymajcie się, moi drodzy, hejka.